Siemanko, z tej strony Nexium i witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Moi drodzy, to jest zapowiedź i zarazem pierwszy odcinek z nowej serii z ekipą Fantazy. Tak jak powiedziałem wcześniej, nadchodzi nowa seria. Tym razem padło na Fantasy Collection. Zapewne znacie zasady Collection Booka, gdzie określamy sobie daną drużynę, ligę, narodowość i zbieramy paczek określonych zawodników? Jeżeli tak, to bardzo dobrze, bo w sumie już znacie całkowicie zasady serii. A jeżeli nie, to już wam przybliżam. Nasz limit końców na serię wynosi 2 miliony. Nie mniej, nie więcej. Każdy z ekipy, czyli nasza ósemka, ma 2 miliony końców na swoim koncie i po 200k na odcinek otwieramy paczki za te 200 tysięcy. No czyli prosta matematyka, wyjdzie 10 odcinków z otwierania i z wyszukiwania zawodników z danych reprezentacji. Jakie mamy reprezentacje? Jak widzicie, mamy tutaj Anglię, Niemcy, Hiszpanię, Portugalię, Szwajcarię, Rosję, Włochy, Belgię, Turcję oraz Francję. Chwila. Dlaczego nie ma Polski? Już wyjaśniamy. W Polsce jest bardzo mało złotych zawodników błyszczących tym bardziej i ciężko by było sklecić skład właśnie z tej reprezentacji. No, częstotliwość trafienia tych zawodników, to nie oszukujmy się, jest mała, tym bardziej trafienia takiego Lewandowskiego, co jakiś czas wpadnie ci Szczęsny czy Błaszczykowski, ale nawet Krychowiaka jest ostatnio coraz ciężej dostać. Więc zadecydowaliśmy, że właśnie karty Polaków będą czymś specjalnym. Jako iż my to Polacy, jako iż jesteśmy Polakami, to w akcie patriotyzmu postanowiliśmy, iż karty Polaków będą kartami, jokerami. O co w tym wszystkim chodzi? Już tłumaczę. Dajmy na to, trafiasz sobie Krychowiaka złotego. I co później robisz? Możesz za tego Krychowiaka złotego, a wręcz musisz, wymienić sobie na innego zawodnika z dowolnej reprezentacji, z tej całej dziesiątki, którą mamy podaną, możesz go sobie wymienić na dowolnego zawodnika. Ale tylko i wyłącznie na tej samej randze karty, na tym samym poziomie. Czyli trafisz złotego, błyszczącego Polaka, możesz sobie wymienić to na złotego, błyszczącego Francuza, Anglika, Niemca czy Hiszpana. Trafisz srebrnego, nieświecącego, no to wtedy logicznie wymieniasz go na srebrnego, nieświecącego. Trafisz informa, wymieniasz na informa. Naszą ósemkę z całej ekipy podzieliliśmy na dwie grupy, grupę A i grupę B. No mi przypadło, iż trafiłem do grupy B, gdzie będę rywalizował z Wojciechem, Kamykiem oraz Devem. No i oczywiście ja też tam jestem jako czwarty. I moi drodzy, w tych meczach gramy ze sobą oczywiście drużynami, które udało się nam sklecić z otwierania paczek. A co jeżeli nie uda się nam wyłożyć całej jedenastki, dajmy na to, z Anglików? Jeżeli będę miał tylko 8 Anglików, bardzo proste. Wypełniamy wtedy ten skład po prostu najsłabszymi zawodnikami z tej reprezentacji, żeby każdy miał równe szanse. Ale łącząc te fakty, czyli możliwość wymiany na dowolną pozycję słabymi zawodnikami i wymienienie Polaka na jakąkolwiek kartę, czyli za Błaszczykowskiego, który jest kartą błyszczącą, możesz sobie wziąć Ronaldo, który jest też kartą błyszczącą, pojawia się pewne ryzyko, ponieważ przegrany w danym meczu w grupie quickselluje cały swój skład, bez wyjątku. No i chyba jako ostatnie to po prostu to, że no karty, które trafimy, ale nie są z tego grona tych reprezentacji, które wybraliśmy, które widzicie po prawej stronie, tak, po prawej stronie, no to po prostu tych kart nie używamy, ale bierzemy je do klubu, nie quickselujemy niczego, chyba że już musimy, jeżeli się nam pojawią duplikaty, żeby nie nabijać nam licznika monet. 2 miliony serii to jest limit i tak jak powiedziałem, nie więcej, nie mniej i poprzez quicksele nie będziemy tego limitu podwyższać. Jak dla mnie pomysł naprawdę świetny. No i jeszcze teraz wam pokażę, jak się prezentują grupy, tak jak wam wcześniej opisałem swoją grupę, to zobaczcie teraz, jak się prezentują grafiki właśnie w tych grupach. No i zasadniczo to jest chyba, moi drodzy, tyle. Na dole macie oczywiście link do całej ekipy, zerknijcie koniecznie na odcinki u innych osób i mam do was wielką prośbę. Bądźcie moim wywiadem, moim MI5, moimi tajnymi służbami i szpiegujcie mi, kto trafił kogoś naprawdę dobrego. Jak Lachu trafi dobrego zawodnika, piszcie mi, Lachu trafił tego i tego. Jak Jacob trafi dobrego zawodnika, a wiem, że trafił Ramosa w pierwszej paczce, no to piszecie, Jacob trafił tego i tego zawodnika, żebym wiedział, na kogo mam naprawdę uważać. A ja się z wami, moi drodzy, żegnam i na razie. Wróć, ja się nie żegnam. Ja was zapraszam teraz na otwieranie, na pierwsze otwieranie za 200 tysięcy, więc lecimy. Także, moi drodzy, lecimy z otwarciem paczek za pierwsze 200k. No i zanim to wam zaprezentuję moje składy. Jak widzicie, mam tutaj Anglię, Niemcy, Hiszpanię, Portugalię, Szwajcarię, Rosję, Włochy,
Belgię, Turcję, Francję. I jest to 10 drużyn, 10 zespołów, które zdecydowaliśmy się wybrać. Tak jak już wam wcześniej tłumaczyli we swoich materiałach Lachu czy Jacob, zdecydowaliśmy się, że zawodnicy z Polski będą to karty Jokera. Jeszcze tutaj wam zaprezentuję, że w moim klubie jest dosłownie zero. Przeszukajmy sobie zawodnika, żadnego, przeszukajmy sobie jednorazowych, żadnych. W klubie tutaj mam tylko i wyłącznie rzeczy, które mam już zastosowane jako użyte. Ich zmienić nie mogę, ich nie mogę swikselować. Ale tak poza tym pracowników żadnych, no po prostu mam czysty klub od zera. Także czas na pierwszą paczkę za 7500, jak widzicie jest równiutko 2 miliony, no tam 175 końców, no ale mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. A pierwsza paczka i mamy już Podolskiego, no miałem nadzieję na Szyrle, no pokusiłbym się wręcz na Royce'a, no ale jak najbardziej Podolski trafia do naszej drużyny, no dodatkowo mamy jeszcze Kasamiego i Arszawina. Trójka zawodników, którzy jak najbardziej przydadzą się w moim klubie. Kolejna paczka za 7500, w środku mamy co? O, no kolejny Francuz, na pewno go użyjemy. No przynajmniej, no znajdzie miejsce w swoim składzie. I po raz kolejny mamy wszystkich zawodników, którzy będą mogli zostać wykorzystani w naszych drużynach. Bardzo się z tego powodu cieszę. Ebert, Kakuta i Fernandez. I ten ostatni chyba prezentuje się najciekawiej z tych wszystkich, nieprawdaż? Kalu, no tej karty sobie nie wykorzystamy. Mamy za to Bonda i Wengera jako menedżera, no ale Bond jak najbardziej, James Bond przemawia do mnie, no James to pewnie to nie jest, no ale... Ale Bond! Ale reasumując to, co mówiłem wcześniej, seria będzie naprawdę fajna, wydaje mi się, że będzie bardzo ciekawa. Początek będzie taki wyważony, rzekłbym, a później się to wszystko będzie rozkręcać, jak już zaczniemy rozgrywać ze sobą spotkania. Na razie stopniowo po prostu co odcinek te 200 tysięcy monet, no i jakoś to wszystko dalej pójdzie. Tam mieliśmy zawodnika z Holandii, no ale Holandią chyba nie zagramy z wiadomych przyczyn. No ale Lambert to taki napastnik trochę, rzekłbym, bez szału. Tempo takie, które sugeruje, iż gdy włącza sprint, to zaczyna się cofać. No i oczywiście nie... Próbowałem coś konstruktywnego powiedzieć, a tymczasem trafiamy Badstubera, ciekawy zawodnik. I Aogo, to jest zdecydowanie lepszy zawodnik niż Badstuber. Ale dobra, może teraz mi się uda powiedzieć to, co chciałem przed chwilą. Oczywiście nie zapomnieliśmy o ekipie, linki do ekipy macie oczywiście w opisie. No i tam zostawcie serdecznego suba u każdego i szpiegujcie, czy ktoś trafi coś dobrego. A ja trafiam Rico i tego zawodnika z uśmiechem na twarzy naprawdę przyjmie. Przyjmę, bo to, co on wyczyniał ostatnio w odcinku z normalnego drafta, to jest po prostu magia. Jeżeli nie oglądaliście tego odcinka, to tu się pojawia adnotacja. Zapraszam do obejrzenia. Znaczy się tu, tutaj, no gdzieś na ekranie się pojawi adnotacja, tam kliknijcie. My tu gadu gada, tu już 1/4 naszych monet poszła. I teraz kolejna paczka i w środku mamy napastnika, jest to... Dziuba? No nie wiem, całkiem ciekawy napastnik Zenitu. No i oczywiście z Rosji, więc w sumie w tej paczce jedyny, którego będziemy mogli sobie wykorzystać. Kolejna paczka, tym razem Griezmann na okładce, a w środku będzie... Będzie Stark, okej, czyli mamy już goalkeepera do reprezentacji Niemiec. Jak najbardziej się z tego powodu cieszę, tym bardziej, że może stary, ale jary. Harry Kane, give me something fajne, no to nie jest fajne, Talavera. Ej, Santon, Davide Santon, no to jest ciekawy zawodnik. Do tego mamy jeszcze Benjamina Lecomte. Chwila, 1000 monet, więc no to używam, żeby nie było, że to jakieś oszustwo na 1000 monet. Kolejna paczka z Griezmannem. I w środeczku mamy co? Roberto. No dobra. I poza tym, no to żadnego z tych zawodników sobie nie użyjemy, ale Roberto jak najbardziej. Dobra, nie przestajemy bez żadnych cięć, lecimy dalej. Znowu Griezmann na okładce. Co ten Griezmann się nam tak dosyć stosunkowo często trafia? Gdyby wpadł sam Griezmann, to bym się pewnie nie obraził. Tutaj za to mamy Zurutuzę. I mamy kolejnego Rico, kolejnego Hiszpana. Co ci Hiszpanie się tak wszystkim trafiają? Lachu pełno Hiszpanów, Jacob pełno Hiszpanów i Ramos w ogóle w pierwszej parce. A mi się też dosyć stosunkowo często trafiają Hiszpanie. Coś to podejrzane mi się, moi drodzy, wydaje. Nie wiem, może dzisiaj jest jakiś taki dzień na trafianie Hiszpanów, nie mam bladego pojęcia. Tutaj mamy za to Taylora i to jest po raz kolejny tylko i wyłącznie jeden zawodnik, jeden jedyny, którego sobie tutaj użyjemy. No i pierwsze 100k, jak widzicie, nam już pękło, więc teraz lecimy sobie ostatnie 100 tysięcy w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym materiale z Fantasy Collection. Za to mamy Danilo, którego też nie użyjemy, mamy Gansu, którego też nie użyjemy, ale mamy Moriettiego, który jak najbardziej się nadaje do składu. Kolejne 1500 monet tym razem, moi drodzy, coraz lepsze te paczki się nam trafiają. Nie overale, ale trafiamy końcy w paczkach, no naprawdę
ewenement. W ogóle ja nigdy w życiu nie trafiłem żetonu drafta, naprawdę. Ja nie ogarniam, jak to wygląda, od czego to zależy, ale nigdy w życiu nie trafiłem żetonu drafta w paczce. Za to mamy bramkarza do reprezentacji Turcji. Fantastycznie, bo nie mam pojęcia dlaczego, ale wydaje mi się, że to będzie taki stosunkowo trudny draft. Bramkarz z Turcji. Do tego mamy jeszcze Castro i Shelvey'a. Naprawdę paczka fajna, bo wszystkich tych zawodników będą sobie spokojnie wykorzystać. A no i mamy jeszcze jedną paczkę piłkarzy. Ją sobie oczywiście też użyję, no bo no, trafiłem ją w parce, no więc no mogę jej sobie użyć, dlaczego by nie. I w sumie zrobię to nawet od razu teraz, żeby później nie było żadnych, brońcie panie Boże, oszczerstw. Raz, dwa, trzy, pyk. Oj, no dobra, no Jardel. Ale ja go sobie nie użyję. W ogóle moim skromnym zdaniem cały ten ewenement z używaniem kart jokerów jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, bo to naprawdę może wprowadzić w pewnym momencie jakąś, no, konsternację, no szczerze powiedziawszy, no bo z jednej strony, no masz, dajmy na to, ułożoną Portugalię, tak jak to już podawał Lachu w przykładzie, i brakuje ci jakiegoś, no jednego fajnego, konkretnego zawodnika, no i myślisz sobie, dam sobie tam Ronaldo, dlaczego by nie, no ale tu jest ten problem, że no, możesz później stracić tego Ronaldo na Quicksela, nieprawdaż? Za to tutaj mamy Mexesa, fajny obrońca, no i zdecydowanie fajny do składu z Francji. Alaba, Alaba, daj mi jakąś fajną kartę, pyk, pominięte, i tutaj nie ma żadnej fajnej karty. Dlaczego, ja się pytam, dlaczego ja tutaj nie mogę trafić żadnego fajnego zawodnika? Messi, kolejna paczka otwarta, Messi nie chce cię tam zobaczyć, chociaż w sumie niby chce, no ale z drugiej strony tobą nie pogram, więc w sumie nie wiem, czy chce. Za to mamy Pereira, w ogóle chyba pierwszy raz zwróciłem uwagę na jakiegoś Portugalczyka. Nie wiem, czy wcześniej nie trafiałem żadnego, ale pierwszy raz zwróciłem uwagę na jakiegokolwiek Portugalczyka w tych paczkach. I zauważyłem, że trafia mi się sporo Hiszpanów. Hiszpanów? Chyba tak. Ale znacznie więcej Rosjan. To jest. Za to tutaj mamy sporo Niemców. Hunt, Kraft. I do tego jest Benaglio. I mamy zawodnika z Ligi Polskiej. No ciekawe. I Target. Mamy Rudego, który się nazywa Target. Okej. O, patrzcie, już się tam pierwsze duplikaty trafiają, a to jest pack opening za 200 tysięcy. No dobra, no to musiałem spikselować. Lionel Messi na okładce i zobaczmy do środka. Raz, dwa, trzy. No znowu Holandia? Dlaczego? Za to mamy napastnika do reprezentacji Niemiec. Ale niestety tylko dwie gwiazdki sztuczek. No i zbliżamy się już powoli do końca tego naszego limitu. Tych końców na dzisiejszy odcinek. No powiem wam szczerze, że żadnego jakiegoś takiego klasowego zawodnika no nie urwaliśmy, no nie oszukujmy się, no nie było tutaj żadnego fajnego zawodnika, nawet jakiś fajniejszy overall nam nie wskoczył, a to dopiero bardziej warta karta, chociaż tutaj chyba no ważniejsze są właśnie te overale, żeby karta była jakaś ciekawsza, niekoniecznie warta sporo, tak zupełne przeciwieństwo takich pack openingów, jak polujemy na jakichś fajnych zawodników. Tym razem chcemy zawodników, z którymi fajnie można grać, a niekoniecznie są drodzy. Mogą kosztować 650 monet i mogą być ukrytymi bestiami. Ale chwila, Kondogbia, no to jest zawodnik naprawdę fajny. 83 punkty fizyczności, może być jako taki czołg w reprezentacji Francji. No zobaczymy. Kolejny Quicksel, no kolejna paczka z duplikatami, coś mi się to nie podoba. I tutaj chyba będą nas czekać już ostatnie dwie paczki, tak mi się przynajmniej wydaje. I w tej mamy co? Mamy środkowego pomocnika z Austrii, Junuzowicz. To jest karta jak najbardziej ciekawa. W FIFA 15 trafiłem chyba z 6 jego informów, ale zawodnik jest najbardziej ciekawy, tylko odjęli mu sztuczki. On miał 4 gwiazdki sztuczek. Pamiętam to. I tak jak mówiłem, tak jak zapowiadałem, ostatnia paczka na dzisiaj. Zostało mi równo idealnie 289 monet. Raz, dwa, trzy, kogo tutaj mamy? Franco, no Kolumbijczykiem ja tutaj nie zagram. No ta ostatnia paczka zdecydowanie nie była ciekawa. No i moi drodzy, to by było zasadniczo tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek z Fantasy Collection. Zdecydowanie początek no bez szału, nie będę tutaj ukrywał, że nie. Ale miejmy nadzieję, że się rozkręci moja zdolność do trafiania fajnych kart w późniejszych odcinkach. No a teraz serdecznie was zapraszam na kanał ekipy. Pamiętajcie, szpiegujcie, czy ktoś trafił jakichś fajnych zawodników, i piszcie mi w komentarzach, bo ja będę się starał śledzić oczywiście wszystkie odcinki, no ale czasami nie wyłapę, więc jak na przykład Kamyk trafi Daniela Starija Informa z overallem 99, to macie mi pisać: Kamyk trafił Starija z informem 99. Tak się dogadamy? Taki mam umowę? Taki deal? Dobra, spoko, mi pasuje, jak ty się zgadasz, ja również. No, także ja się z wami żegnam, moi drodzy, i zasadniczo na razie. Cześć!
two times, shift gear, six gear, mash it till I get there. Philadelphia state of mind until I get my head clear. DMV stand up, Baltimore and what? The politics of everything suck, so just man up. Don't know what to stand for, at least I'm still upright. Even those on the down low can be uptight. Not me, I'm me, balls in my hand when I'm spitting, cause my potency's stronger than any man's. And I'm never leaning.